Witam Was serdecznie 28 kwietnia 2020 roku. Dzisiaj chciałbym Was zabrać w Bory Tucholskie. Po drodze znalazłem takie urokliwe jeziorko, jak widzicie za mną. I co? Podrzucam tutaj trochę neodymem i być może pojedziemy na inne jezioro, a więc zapraszam do zabawy. No dobra, kilka rzutów za mną i wychodzi na początek taki kawał nędznej blachy. Jeziorko mega klimatyczne, ale na razie puste. Zobaczcie, takie jakieś ogniwko jakiegoś łańcuszka żelaznego. Takie tam badziewie. Nade mną przyleciało stado łabędzi, a ja przy samym brzegu poczułem mega opór. Czyżbym coś podniósł? Spójrzmy. Tak, jest. Oczywiście. Kawał takiej sztaby. Zobaczcie. Element płotu czy czego takiego. Super. Będzie ze 3-4 kilo. Zerknijcie, co sobie wytargałem. Taka jakaś ramka z paskami. Nie wiem, tu się oderwał jeden pasek. Skórzane paski na takiej ramce. To wygląda jak element bagażnika na motocykl. Taka sytuacja, nie wiem czy to będziecie widzieć, tutaj haczyk się zaczepił w tym miejscu i pociągnął za sobą ołów i taki kawał tam splątanej żyłki, ale mamy przynajmniej kawałek ołowiu, to takie mniejsze kawałeczki ołowiu, proszę bardzo, i haczyk. Co mamy tym razem? Rowerowy pedał i jeden gwoździk. A to ci niespodzianka. Element szekli i taki fajny kozik, tyle że patrzcie, rozlatujący się. Nie wiem, czy da się go uratować. Pokombinuję w domu, ale fajny, wygląda jak nówka. No ja jak zwykle muszę, kurczę, kompletować sztuczce. Był nóż, teraz mamy łyżkę. Będzie robiła mi za kompas. Dorzucam taką cienką blachę i takie tam esy, floresy, majtki, magnesy. Pamiętacie, jak w którymś z odcinków ględziłem, że chciałem sobie wyciągnąć jakąś kotwiczkę? No i mam. Fakt, że własnej roboty, ale jest. Liczy się i cieszy. Taka sobie kotwiczka. Z prętów pospawana. Kukurydza. Okej, moi mili. To, co widzicie, wyciągnąłem, a więc nie jest tego za dużo. Jest fajna kotwiczka, jest jakiś tam pedał. No i ten miecz wikingów. I co? Polecę teraz stronę tlenia, być może uda się wejść do wody, tego nie wiem, zobaczymy jak tam będą okoliczności sprzyjały. Może porzucam dalej neodymem. Dobra, zobaczmy co tu będzie się działo. W drogę! No i jestem już na miejscu w tleniu. Takie oto piękne okoliczności przyrody. Nie wiem, porzucam tu trochę neodymem. No i rzucam sobie i rzucam. Na razie wychodzi pierwszy śmieciuch. Denko. Ale tam w dnie widzę bardzo dużo śmieci. Gołym okiem. A tam sobie łabądek pływa. Jest i zdechła puszka. Jeszcze jedno denko. Ale jest i pierwszy dziś koszyczek zanętowy. Patrzcie co wyciągnąłem. Puszkę. A w środku pan Raczysław. Uwierzcie lub nie, ale jest on żywy. Przed chwilą się gość ruszał. Patrzcie jak szczypce zaciska. Halo gościu, tak, tak, uszczypnąłbyś. O, przytnij tą puszeczkę mi ładnie na wymiar. Dobra. Rzucamy Raczysława z powrotem do wody. Hejże ho.
Baw się dobrze, gościu. A ja tu ciągam puszki, puszeczki. Jest ich tu od groma. Zabawiał się w raka pustelnika, pozbawiłem go mieszkania. A już się tam dobrze urządził. Od groma tutaj jest, słuchajcie, śmieci już tutaj. Pełno kapsli się nazbierało. Znalazłem sobie taki fajny mini pomost. Wychodzi na razie drucik, ale widzę tutaj nieubranym, a więc gołym okiem, dużo śmieci. Aluminiowe puszki i tak dalej. Takie przykrości. I dalej robimy dobrze matce naturze, usuwając kolejne śmieci. Podziałałem jakieś 3 godziny. Dla mnie wystarczy. Powiem wam, że odechciało mi się włazić z wykrywaczem do wody. Nie wiem, nie mam jakoś weny na to. Chociaż dawno nie byłem, ale jakoś nie potrafię się zmusić wręcz, nie wiem. Bardziej wolę porzucać magiem. Taka przypadłość, może mi przejdzie kiedyś. A tymczasem co? Będę się zawijał, bo tutaj już po prostu nic nie ma, zero fantów, a więc nie ma co na pusto rzucać. Was żegnam, dziękuję serdecznie za to, że oglądaliście ten odcinek. No i jak zwykle proszę o lajki, komentarze i subskrypcje. Do następnego. Cześć!